Że to przyoblecznie się jako wybrali Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. List do Kolosan, rozdział 3, werset 12. Widzimy z tego wiersza, że święci wcale nie są jeszcze ludźmi doskonałymi. Jeżeli będąc świętymi, mamy się przyoblekać w serdeczne współczucie. Dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, to sądzę, że oznacza to konieczność przyodziewania się w rzeczy, których nam brakuje. Jeśli zaś czegoś nam brakuje, to idziemy do wielkiego sklepu, w którym można wszystko dostać. Bóg jest niejako domokrążcą, który ma przy sobie cały swój sklep. Chodzi za ludźmi i proponuje im swoje towary. Co prawda diabeł również tak robi. Istnieją jednak różne rodzaje domokrążców. Jedni tylko pytają, czy mogliby tu coś sprzedać. Inni natomiast zaczynają natychmiast wypakowywać swój karabik, nawet mimo odpowiedzi, że nie ma się zamiaru nic kupić. Mówią przy tym, ależ nie trzeba nic kupować. Proszę tylko popatrzeć. Wypakowują towar i człowiek już zaczyna pytać, a ile to kosztuje, a tamto. I jeżeli znajdzie coś na niego, to mimo wszystko kupuje. Diabeł też mówi, nie trzeba nic kupować. Proszę tylko popatrzeć. Bóg natomiast przychodzi, wypakowywuje swoje towary i mówi, bierzcie za darmo, bez pieniędzy. Ale w rzeczywistości, jakże niewielu bierze ten towar. Większość odprawia Boga od swoich drzwi i zostaje w swojej biedzie z Śpiewają przy tym swoją śpiewkę umarnych grzeszników. I coraz lepiej wychodzą im jęki i skargi na pobożno diabelską modłę. To nie jest święte postępowanie. Święte postępowanie to naśladowanie Zbawiciela, wiara w Jego słowa, brak przywiązania do własnego życia i przeświadczenie, że On jest naszą mądrością, uświęceniem, naszym życiem i mocą. Wtedy też można chwalić Pana przez całą wieczność.